pieprzone wspomaganie, to Francja. O, teraz puściło. Teraz lekko się kręci. Co za złom. Bez przesady, aż takim złomem to nie jest. Ech, ta zsynchronizowana skrzynia. O, w dupę. Hamulce się skończyły. Szlak trafi jasny. Ona końca wpada. Pierdzielona mać. Co za ciągniki. No, złomowisko, normalnie. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku. Drzwi mi się zamykają do tego mojego złomogarażu. Witam was w kolejnym odcinku. Taki trochę będzie o złomowisko.pl. Parę kilo złomu będzie. Tutaj też. Może z 300 kilo, 400 złomu będzie. Tutaj silnik, kolejny złom. Coś tam by się uzbierało. Śmieję się, złomowisko.pl. Tam parę komentarzy miałem takich i wiadomości na maila. Ostatnio, pod ostatnim filmem dodałem kontakt do mnie na mojego Gmaila, maila. I dostałem dwie, trzy wiadomości takie śmieszne, można powiedzieć. Weź już skończ z tymi złomami. No słuchajcie, powiem wam tak, każdy gospodarzy jak gospodarzy. Na tyle, na ile go stać, to jest pierwsza podstawowa sprawa. A po drugie, ja gospodarzę na swoim, jak to można powiedzieć, na swoich maszynach. Dlaczego na swoich maszynach? W większości gospodarstw, nie mówię wszystkie, ale w większości gospodarstw jest takich odpieprzonych ładnie, kurde, pięknie. Też bym chciał mieć takie gospodarstwo z prawdziwego zdarzenia. No i w sumie mam takie gospodarstwo z prawdziwego zdarzenia. Ale takie gospodarstwo, gdzie wszędzie kostka, ładnie, pięknie, kurde, zero w ogóle jakiegokolwiek syfu, maszyny, ciągniki, wszystko nówki, fumfel nówka, wcisnę guziczek i jedzie. Kurde, fajnie byłoby mieć coś takiego. Ale ja powiem wam szczerze, może jakbym miał kasy, to tak bym sobie kupił starego Ursusa. Oczywiście miałbym nowy ciągnik. Kupiłbym sobie jakiegoś sama nówkę, fumfel nówkę, bo akurat lubię tą markę, albo Deutscha. Kupiłbym sobie takiego właśnie samika albo Deutscha, żeby po prostu mieć, tak? Żeby po prostu mieć i nim w polu robić. Ale kupiłbym sobie jeszcze takiego Ursusa i jego odpicował po prostu od zera, od podstawy. I po prostu też bym z tymi starymi sprzętami jeździł. Nie mówię, że to są, nie wychwalam ich ponad wszystko, te Ursusy, czy tego, co tutaj z tyłu widzicie, nie wychwalam ich ponad wszystko, bo to były kiedyś dobre maszyny. Teraz wiadomo, liczy się komfort, szybkość pracy, to jest dwa i przede wszystkim ekonomiczność, tak? Ekonomiczność pracy i to jest praktycznie najważniejszy czynnik, jaki jest w tych nowych maszynach. Ale ja i tak wolę swoje złomy, na przykład ten złom, który jest tutaj, też jest dobry złom, bo trochę kasy z niego jest. Tutaj, no też można powiedzieć złom, nie złom, ale ten ciągnik jakoś jeździ w opryskach, przy kiszonkach, owijanie, zgrabianie, przetrząsanie, wszystko robi on, opryski wszystkie robi on, tak? No trochę się ten ciągniczek najeździ, a naprawdę jak mam wydawać 100 tysięcy, 150 tysięcy na jakiś nowy ciągnik tej klasy, czyli przedziału, nie wiem, 60 koni, 50 koni, to musiałbym co najmniej te 150 wydać netto. Oczywiście jakiś taki, żeby było w miarę markowy, żeby to był w miarę dobry ciągnik. Tylko dla komfortu. Kurde, nie przesadzajmy. No tutaj też jakiś tam komfort jest, tak? Ale te pieniądze wolę sobie zostawić i zainwestować w coś innego. To jest właśnie to. Weź już z tymi złomami skończ. Taki jest u mnie zwyczaj, można powiedzieć, w gospodarstwie. Nowe maszyny też oczywiście są. Jest zachodni ciągnik, są mi zachodnie maszyny i są mi polskie maszyny nowe.
I są Ursusy i robi się tym, co się ma i na kogo co stać, tak? Pokażę wam jeszcze parę złomów, jeszcze zaczęcie zobaczyć tych moich złomów tutaj na moim gospodarstwie. Co prawda się wkurzam, zresztą widzieliście, hamulce mi wysiadły w tym moim żółtku. Wspomaganie też siada, ale tam jest serwo, serwomechanizm. Będzie to zmienione na Orbitrol, będzie się kręciło ładnie, pięknie. Tutaj już jest wspomaganie też zrobione, bo jest też na Orbitrolu, kręci się pięknie. No i druga sprawa, wspomaganie na tym siłowniku, ja to mówię dwustronnym. Dlaczego dwustronnym? No bo jest podczepione do jednego koła, do drugiego koła. Są wspomagania, które jest na jednym siłowniku, tak jakby tutaj jest jeden siłownik, pcha to koło, drążek i drugie koło też skręca. Nie wiem, no takie wspomaganie mam 10-14 na jednym siłowniku. Też się naprawdę sprawdza dobrze, a do 60 miałem do wyboru albo tamto, albo to wspomaganie. Kupiłem sobie to, po prostu nie miałem nigdy porównania, to mi się bardziej podobało, dlatego to sobie kupiłem, tak? W praktyce jak to wygląda? Też tam pisał do mnie jeden oglądający chłopak i też pytał się odnośnie tego wspomagania. Ja na to wspomaganie nie mogę narzekać i nie narzekam, bo siłownik dwustronny, wiadomo, w większości mieli bez tego drążka. Dziadek się kręci. Wiadomo, musi ten drążek poprzeczny być i były też przypadki, widziałem po prostu na internecie, na filmach, że mają po prostu ludzie to wspomaganie, ale bez tego drążka poprzecznego. Po prostu to ucho tutaj, ten, jak to jak mówię, na to wąs, był po prostu na tą jedną kulę. No i te koła najzwyczajniej w świecie po prostu no latają, no nie ma siły, żeby te koła nie latały, tak? Dlatego jest zastosowany ten drążek poprzeczny. Po prostu on stabilizuje te koła w trakcie jazdy i uwierzcie mi, nie ma czegoś takiego, że jadę prosto, puszczam kierownicę i koła mi latają. Miałem z początku taki przypadek, jak to wspomaganie założyłem, ale tylko i wyłącznie z powodu tego łożyska, bo tu było rozleciane łożysko, miało luz i dlatego to koło latało. Było to łożysko wymienione i jest spokój. Ja mogę kierownicę puścić, jest bieżność tak ustawiona, że jak puszczam kierownicę, on jedzie mi prosto. Przy każdej prędkości, jaką bym nie jechał, ten ciągnik jedzie prosto, nie ma żadnego bicia na kołach. Także ja na to wspomaganie nie narzekam i po prostu kręci się też paluszkiem. Normalnie jednym paluszkiem mogę kręcić i dwa na wolnych obrotach, szarpnę mocno kierownicą i ta kierownica się jeszcze przez 1/4 obrotu spokojnie jeszcze zakręci. Tego w 10-14 nie mam, ale fakt, tam jest inne wspomaganie, a dwa szerokie laćki, także to też jest większy opór. Także w tym swoim złomie na to wspomaganie narzekać nie mogę, ale znowuż narzekam na wspomaganie w tamtym moim złomowozie, który stoi tam z tyłu. Dobra, gasimy światło, teraz idę, będę musiał trochę paszy mieszać, do następnego złomu pójdę i następny złom wam pokażę i dlaczego taki złom kupiłem. O, szkiełko się zgubiło, tam jest, tu się szkiełko zgubiło. Ja pierniczę, co złomy. Przez te deszcze wszędzie się bagno robi. Ale tutaj jest, o, kolejny złomek. Osłony trzeba założyć, ale działa, sprawne. O, tam może nie jest złomek, bo to jest świeża maszyna. Tutaj też. Ale tu jest kolejny złomek. Od nowości złomek. No i tutaj też. Ale uwierzcie mi, za tą cenę i że on kręci, tnie, pasze, kiszonkę tak jak trzeba, naprawdę niczego więcej nie można chcieć od tego złomka. A tu jest kolejny złomek, trochę brudny, praktycznie od nowości w naszych rękach, bo kupiliśmy go nie ja, tata go kupił, rocznego Ursusik 1014. W naszych rękach jest 31 lat, czego chcieć więcej, kurde, tylko robiony silnik i skrzynia pośrednia była robiona, nic więcej tu nie było robione.
I przedni most, regeneracja przedniego mostu. Dupa praktycznie jest oryginalna, oprócz plecaka. Kurde, skrzynia lub smalina. Pięknie. Dobra, zobaczymy jak to odpali. Pompę trzeba wyłączyć. Akumulator z kombajnu, bo te dwie szóstki, które tutaj są w tym, to już padły. Na szybko podłączyłem z Bombaja akumulator. Zobaczymy jak odpali. Posta trochę. Nie ładowałem tego akumulatora. No, paliwa może być mało. W górnym zbiorniku nie mam już paliwa i zdolnego ciągnął. Ale jak w górnym zbiorniku nie ma paliwa i ciągnie zdolnego, to czasem jest tak, że trzeba podpompować. Ale dzisiaj w miarę się udało do pompowania. Dobra, cofamy tym złomkiem. Także wszystkie maszyny na moim gospodarstwie to są złomki. Ale ja z tych złomków jestem zadowolony, powiem wam szczerze. Nie chciałbym mieć nowych John Deere'ów, nowych Deutschfahrów, nowych Fendów. Tylko i wyłącznie dla wygody. No i to nie byłoby moje, tylko bankowe, tak? No taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Rzadko które gospodarstwo stać, żeby wypierniczyć ponad bańkę na zmianę maszyn. No taka jest prawda. Robi się tym, co ma. Jeszcze powietrza brakło. Ja pierniczę. Ale jest jeszcze taka maszyna, która za mną chodzi. I kurde, chyba sobie, nie chyba, tylko na pewno sobie ją sprawię. Piękna to jest maszyna. Prawie jak Ursus. A dokładnie to jest Zetor. ZTS 16145. Ale kurde, bardziej mi się podoba 245 na tej nowszej kwadratowej kabinie. Takiego sobie kiedyś sprawię. Na szybkiej skrzyni, na wysokich kołach. Ładnie go porobię, kurde, to będzie maszyna. I za 20-30 lat to będzie dopiero robiło show. A te Ursusy i tak będą, za te 30 lat jeszcze będą te Ursusy, zobaczycie. Ja nie wychwalam ich ponad wszystko, ale kiedy były dobre i kiedy są dobre, to są dobre. Ale zachodnie jest lepsze. Nie ma co ukrywać. Aczkolwiek tutaj w tym, słuchajcie, fura, komura i skóra, kurde. Patrzcie, jeszcze czerwona. I tam też skóra. Podłokietnik mam, o, pięknie tego, kurde. Klakson też jest. Czego chcieć więcej? O, i nawet gaśnie. Ja pierdziele. To, czego nienawidzę, to odkrywać tą pryzmę. Tu woda leci, tu pełno błota, tu jest trochę mniej. Ja pierdziele. Nie cierpię tego. A wóz paszowy? Wóz paszowy, można powiedzieć, w cenie złomu. W cenie złomu, dlatego tak wygląda, nie inaczej. Ja to już w którymś filmie do tyłu tłumaczyłem, ale jeszcze wyjaśnię raz. Na kogo stać, takie, kogo na co stać, takie coś ma. Jest takie powiedzenie, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, to się ma. I tak jest, w tym życiu nie inaczej. Wóz paszowy robi swoją robotę. Czego chcieć więcej? Jak się rozdupcy, wyprócz to słowo, to się go zrobi. A jak się go nie zrobi, to się weźmie może inny, może nie. Zobaczymy jak to w życiu będzie. Wcześniej bez paszowozu też się dawało radę i było dobrze i byki rosły. Czego bez paszowozu mają nie rosnąć? To by się tym przejmował. I no oczywiście trzeba się przyjmować wszystkim, nie? Ja też taki jestem specyficzny trochę, można powiedzieć. Dużo gadam, niekoniecznie na temat czasem, nie? Kurde, nie tu wjechałem. A hejterzy, hejterzy, przepraszam, osoby, które dużo wiedzą, były i będą, i to się nie zmieni.
będzie ich więcej, będzie ich mniej, nie ma co się przejmować. Robić swoje cały czas do przodu i tyle. Raz się dostaje w dupę, raz się nie dostaje w dupę i tyle, no, trzeba robić. Człowiek jest stworzony do robienia, do roboty i tyle. Po to ma ręce, żeby zapierdzielać, po to ma nogi, żeby biegać. I tyle. A jedni mają lekką pracę, drudzy mają ciężką pracę. Jedni mają większą płacę, drudzy mają mniejszą płacę. Jedni nic nie robią, a drudzy zacharowują się na śmierć. Takie to jest życie. A złom był, jest i będzie. Złomu nie braknie. U mnie też złom był, jest i będzie. I będzie jeszcze więcej złomów. Ja lubię złomy. O! Lubię zbierać złom. Jest już takie fajne powiedzenie a propos tego, co by się chciało, że chciałoby się nowe maszyny nad mięcionikami w polu jeździć, wcisnąć guziczek, jak to się mówi. Jest takie powiedzenie. Kupiłoby się wieś, ale pieniądze gdzieś. Taka jest prawda. Dobra, jedziemy sobie po kolejną beleczkę. Dzisiaj takie luźne gadanie. Mam tam nagrany odcinek o tej 60 mojej, o tej pompie, o tych wtryskach. Też tam trochę napomnę, znaczy głównie o tej pompie, bo jeszcze muszę ją ustawić. Rozebrałem sobie ją do rozrządu, bo będę wymieniał pokrywę rozrządu w tej mojej 60. I co się okazało, trochę was wprowadziłem w błąd, jeżeli chodzi o pochodzenie. Znaczy, o pochodzenie tego silnika to wiem, bo to jest z agregatu prądotwórczego. Dokładnie z jednostki wojskowej, z agregatu prądotwórczego. Ale wprowadziłem was w błąd odnośnie tego, w jakich ciągnikach ten silnik chodzi. Nie jest to 7011 Zetora, myliłem się. Jest to silnik, jeżeli ktoś dokładnie wie, to napiszcie mi w komentarzach. Jest to silnik Z5501. Odszlifowałem sobie, odczytałem dokładnie te numery. To jest Z5501. Z tego, co wygooglowałem sobie i wuję Google. Jakby ktoś wiedział, z jakiego on podchodzi dokładnie ciągnika, bo ja taką rozpiskę znalazłem, tutaj zaraz wam wrzucę zdjęcie. No i właśnie tutaj widzicie tą rozpiskę, nie? Tu jest rozpiska 56.11, takie tam pierdoły. Nie wiem, czy to jest wiarygodna stronka i wiarygodne rozpiski dotyczące modelu silnika i tych ciągników, ale jakby ktoś właśnie wiedział, miał jakąś pewną informację co do pochodzenia tego silnika, z jakich traktorów, to z chęcią chciałbym wiedzieć. Niech napiszcie po prostu w komentarzu, nie? Tak jak właśnie, nie wiem, będzie ciemno chyba, może będzie mnie widać, może nie. Wcześniej was być może wprowadziłem w błąd właśnie odnośnie tego pochodzenia, z jakiego to jest ciągnika dokładnie. Ale chciałbym wiedzieć, nie? I nie wiem, czy dobrze tutaj właśnie wyczytałem. On jest na tulejach 95.
Na tyle jak 95 nie jest na 102. Tutaj z parametrów z internetu, jak odczytałem, jeżeli chodzi o ten silnik, to właśnie na takich tulejach jest. Jego w przyszłości też będę chciał po prostu tak sobie zrobić, założyć jakąś turbinkę, żeby po prostu ten silnik był sprawniejszy. Delikatny, jednak w tym opryskiwaczu gdzieś tam pod górkę, może nie jest to kto wie jaki opryskiwacz, ale te 1000-1300 litrów wody jak się zaleje, plus masa opryskiwacza, no to tam pod górkę jest, tam delikatnie ciągnąć, no i 60 zdychała. Co prawda moja 60 była zajechana, już ten silnik był zajechany, naprawdę. Pierścienie popękane, w ogóle ciśnienia nie trzymał i tak, że on w ogóle jeździł i to był naprawdę... Dwa i stopy nie były podokręcane na tym, na silniku, naprawdę nie były stopy podokręcane, się poluzowały i ten silnik jeszcze pracował. I ona po prostu nie dawała rady, nie? No i właśnie to będę chciał zrobić, żeby tak sobie delikatnie sprawniejszy był ten silnik, ale to w przyszłości. No i to by było na tyle o tych moich złomowozach. Tak jak mówię, jakby ktoś wiedział z jakiego dokładnie to jest ciągnika pochodzi, ktoś miał jakąś pewną informację, to niech napisze w komentarzu. Z5501 jeszcze w opisie napiszę model tego silnika dokładnie. To by było na tyle, na razie trzymajcie się, cześć.